Watch Newt 566, Minecraft, games, and more. Gdy wejdziemy do biblioteki, postaraj się być miły dla Zachariasza. Obrazek. Po prostu uzupełni ten obrazek, to będzie latać tak zwana szara dama, która gdzieś znikła. Ale mogliście ją... O, właśnie jest ta szara dama i sobie lata. Dobra, co to jest ta cegła? Akcja! Brazek. Życzę cudownego dnia. Dziękuję. O, dobra, dotarłem do... Proszę, zagrania. Skończyłem wieki temu. Teraz muszę się dowiedzieć, kiedy umarł prawie bez głowy Nick. Jesteście z Gryffindoru, to wam powie. A jak się dowiemy, to przyjdziesz? Tak, tak, tak myślę. Harry Potter, szukałeś mnie? Ser Nikolasie, powie nam pan, kiedy umarł? Nie pamiętasz? Byłeś na przyjęciu z okazji 500. rocznicy mojej śmierci. Tak, w drugiej klasie. To znaczy, że pan umarł w 1492. Wiedziałem, że zapamiętasz. Z jakichś względów wszyscy pytają o datę mojej śmierci. To chyba znaczy, że myślą o urządzeniu przyjęcia. Dobra, Zachariasz. Ser Nikolas zmarł w 1492. Tak, myślałem. To znaczy, że wiedziałeś? No więc spotkanie GD jest na 7. piętrze. Musisz tylko pomyśleć o spotkaniu GD, a znajdziesz pokój. Dobrze, do zobaczenia. A ten Zachariasz. Dobra, 10 razy jesteś w szkole, bo jeszcze poszukam 11 człowieka. To jest blisko. Pormona Strong. Dobra, to idę do porno... Pomony, nie pornomy. To jest blisko jakiś... Dobra. Czy to jest ta, z którą grałem tego pasjansa wybuchowego? Nie, prawda o opiekach nad magicznymi stworzeniami przerabia mi śmiałki. Wiesz, że one zjadają miliony korników podczas jednej lekcji? O kurde. Profesor Umbridge go ustawi. Jak myślisz, ile jest stanie ich przejść w Hogwarcie? Założę się, że są ich tysiące. Dobra. Poproszę kroki, pokaż mi drogę. Brakuje mi tylko trzech kart. Masz. Kiedy w piątej klasie oni jeszcze zbierają te karty z pierwszej części i pokazywali. Mam dość tej całej paplani. Super, więc badałem tego obrazka. Jestem geniuszem. Po co to wszystko? Czy życie ma sens? Oto jest pytanie. Diabelskie sidła! Zadusiły Boda z ministerstwa! A, bo to jest to nasza pani profesor... Potter, Weasley i Granger, mam nadzieję, że odrobiliście już lekcję. Oczekuję waszych wypracowań o samoużyźniających się krzewach. Chyba nie muszę wam przypominać o sumach. Nie, profesor Sprout. Chyba nie musi nam przypominać. Jakby można było zapomnieć, co lekcje nam przypominają. Skąd weźmiemy książkę o samoużyźniających się krzewach? Neville wyjaśni. Znajdźmy go. Chodź, Harry! Okej. Właśnie, Phineas... Kto to jest Phineas? Nie wiadomo, ale może zaraz to... Może po prostu pójdę do Neville'a... Michael Carmen. Pomona Sprout. Severus Snape, gdzie jest Longbottom? Moment. Szukać podazwiska. Long... Dlaczego nie ma Longbottom? Okej, nie będę widzę do Longbottom, to w takim razie idę do Ginny West.
Okej, okay, znowu będziemy musieli do naszej miłości. To po prostu będzie części Harry i czyli się kochają iść na górę gdzieś. Płonące skórki! Ciągle nas obserwują! Ciągle! A co ty, Illuminatów się boisz? Odblokuję sobie jeszcze ten obraz. Znajdźmy Neville'a. Dobra, dobra. Mam tam 5 questów, panie. Weź mi po twoim cudzie. O, i to jest ta babka, u której... Nie. Dobrze mówię. Rycerzu, naprawdę jak... Depulso! Albo wstań. Stań, o, tak jest, masz być zawsze na służbie. Już odblokowałem obrazek, dobra. W porządku, Harry? Hej! Reparo! Nie dokonisz mi XP. Buter cuchnie! Żegnam. Chyba masz ty. Ochotę przejść się do cieplarni? Kto wie? Jak się masz? Cześć! Wody, ponieważ idziemy na górę. Jeszcze raz na górę. Cieszę. Coś nie wiem, takiego. Umbridge skonfiskowała rzeczy Freda i George'a. Filch myśli, że to eliksir miłości. Po co im eliksir miłości? Ty trolu, to nie eliksir. To jad bachanek do bombonierek Lesera. Musimy odzyskać flakony, bo Fred i George wylecą. Są w składziku Umbridge. Harry, możesz użyć peleryny niewidki, żeby je odzyskać? Jasne, przyniosę ją z sypialni. Hej, ty na dole! Właśnie, czekajcie, tu jest Neville. Pożyczysz wypracowanie z historii magii i zasnąłem na ostatniej lekcji. Przykro mi, nie. Dawaj, stań na czymś! Za komin. To jest komin w ogóle? Kominie. Wyjaw mi swoje tajemnice. Jest pierwszy komin. Dobra, ale jeszcze mam... O, dobra. Zbadać. Pani Wesley się wścieknie, jak to zobaczy. Tutaj znowu jakaś skrzynia randomowa. Musimy powiedzieć reszcie o spotkaniach. Ich nazwiska są na tablicy. Aha, dobra. Uwielbiam ją. Pamiętajcie, że musimy być cicho, więc nie gadaj, Ron. Ja? To ty nie możesz wytrzymać 20 sekund, żeby komuś nie nagadać. Nie rzucajmy lepiej zaklęć spod peleryny. Za mało miejsca. Ktoś nas zobaczy. Matko, ile kropek, dobra. Nie widziałem. Idziemy do jebanej różowej suki zwanej Umbridge. Halo? Dobra. Ale fajne. Dobra, ale dam radę, idziemy.
I będę was prześladował. Ostrożnie! Jakbyśmy byli duchem. Dalej. Tutaj jest coś fajne to, że jak widzicie tak trochę ta niewidzialność oświetla nam kroki, przez które widzimy dokąd idziemy. Także to jest całkiem fajne, to właśnie w takich ciemnych pomieszczeniach. Dobrze, teraz idziemy na górę, wygląda na to. Widzisz taki duch. Ale w sumie to też w tej pelerynie siedzą trzy osoby, więc się nie dziwię, że tak szybko. Aż skończyli, możemy ich karać, bo będziemy was straszyć. Psst, czy tu ktoś jest? Cicho! Myślałem, że możemy ich straszyć. Strasznie, by było fajnie. Takie rudy szmaty. Ja nie wpływam do rudych, ja tylko mówię, jak sobie tam obrażał. Oby nie kazała nam znowu pucować was. Na ich widok robi mi się niedobrze. To są jak ich ominiemy? Musimy znaleźć sposób, żeby odwrócić ich uwagę. Coś, co sprawi, że odejdą od drzwi Umbridge. No właśnie. Co to będzie? Nawiedzać. Dokładnie. A ja chcę wejść w interakcję z tą kamerą jakby. No dawaj, dawaj, ja chcę wejść w tą interakcję. To nie wejdziemy, dobra. Mówiłam, nie rzucaj zaklęć w pelerynie. Dobrze, no co mamy zrobić z kobietą? Mamy schować się do szafy? Nie rzucajmy, gdy jesteśmy niewidzialni. Robić? Po prostu mamy się poruszać.
Kamera, kamera się włącza. No, kamera, włącz się. Szybko! O, dobra, dobra, jedna. Reparo! Nie. Dobrze. Dobrze. I teraz takie... Nie. O, nie! A, dobra, my musimy strącić te... Czemu to odpadło? Au! Słyszeliście? Reparo! Tak, tak, tak. Uda nam się. Udało nam się... Zwróćcie uwagę tych debili, a teraz możemy się reparo! Złapać. Tylko sama Ambridge tu stoi, tam. Co teraz? Może po prostu mogę tutaj wejść? Sami zobaczcie! Trudno uwierzyć, że czegoś nie skonfiskowała. Jak tutaj znajdziemy te flakony? Axio, jad bachanek! Właśnie miałem to powiedzieć. Lepiej stąd chodźmy. Mówiłam, nie rzucaj zaklęć w pelerynie. Dobra, dobra. Ty debil stawa, który paruje. Ta debil. Dobra, myślę, że na tym będziemy już kończyć. Zrobione! A że nie ma tu Freda i George'a, nie może ich winić. No nie byłoby problemu, gdyby dali sobie spokój z takimi sprawami. Oj, chodźmy, dobra. Wracajmy do salonu Gryffindoru. Przecież brzmi o fan. Okej, i teraz idziemy do Ginny powiedzieć, że już mamy te skradzione flakony. No, widzicie, dobrze mówiłem, flakon, a nie... Zdejmijcie pelerynę w dormitorium. Tutaj nie da rady. A, dobra. Bo my już możemy zdjąć. Okej. Dobrze. Zdejmujemy pelerynę. Chcę zdjąć pelerynę. Gdzie mam schować pelerynę? Bo ja chcę ją schować. Gdzie ja mam schować pelerynę? Kuminie, podpowiedz mi. Nie rzucajmy, gdy jesteśmy niewidzialni. Dobrze, dobrze, ale ja chcę się pozbyć peleryny, kobieto. Nie wiem, no, escape nie. Dobra. I peleryna schowana, idziemy. Szkoda, że nie mamy większej. Jak większej, to się zmieściliście wszyscy, a w sumie była dużo razy mniejsza. Człowieku. Powiedz im, żeby uważali. Mimo wszystko nie chciałabym, żeby ich wyrzucili. Nie chodzi nawet o wyrzucenie. Pomyśl o wyjcach od mamy. Tak. Ronaldzie Wesley, jak mogłeś do tego dopuścić? Widzimy się na spotkaniu GD. Hej! Dobra. I Ginny Wesley. Wszystko gra? Zwerbowana do spotkania Barbie Dumbledora i na to będziemy. Słyszycie mnie? Tak, słyszymy cię. Ja tu teraz będę kończyć odcinek. Może pożegnajmy się w środku dormitorium. Znaczy w sypialni. Bo dormitorium to ogólnie jest takie mieszkanie.
Ale dobra, to było tyle. Komentujcie, subskrybujcie, jeżeli wam się spodobało. Zostawcie kciuka w górę. No i nara.